Atak na most krymski i zaporoże. Nie jestem specjalistą. Tych specjalistów, analityków, geopolityków i tego typu ludzi jest naprawdę wielu, ale może też wyrażę swoje zdanie o tych najnowszych dokonaniach, czyli o częściowym zniszczeniu mostu krymskiego oraz o atakach i w obwodzie w rejonie Charkowa, czyli na północy, i koło Hersonia. Czyli można powiedzieć bardziej na południu. Tutaj należy zaznaczyć, że głównym celem, w, moim, w mojej opinii oczywiście, jeśli chodzi o Ukraińców, jest dotarcie do Morza Azowskiego, przecięcie tego korytarza wybitego przez Rosjan od Krymu do tej głównej Rosji, ponieważ można śmiało powiedzieć, że to jest taki jedyny duży sukces, jeśli chodzi o stronę rosyjską. Reszta ich operacji się nie udała, i to jest jedyne miejsce, gdzie im się udało, gdzie zrealizowali taki, można powiedzieć, plan minimum. I tutaj zniszczenie, czy też częściowe zniszczenie mostu krymskiego, miejmy nadzieję, że ta linia kolejowa no, jest uszkodzona, i to w sposób znaczny, oznacza, że to przerzucanie sił, zapasów, cała logistyka. Wiemy, że logistyka w czasie W. jest czymś najważniejszym. To wszystko oznacza, że to będzie bardzo, bardzo mocno skomplikowane i mocno ograniczone. I tutaj pojawia się możliwość uderzenia właśnie i zdobycia odbicia nie zdobycia, to nie jest, to nie jest zdobywanie, tylko wyzwalanie terenów okupowanych i dotarcie do Morza Azowskiego. I tutaj wiele osób mówi, że należy na początku poczekać z opanowaniem Hersonia i tego, Regionu hersońskiego. Moim zdaniem jest inaczej, ponieważ jest to region, który częściowo jest odcięty od tej logistyki. Ta logistyka jest tam ograniczona, a przebywają tam dosyć duże siły. Siły, które gdyby trzeba, kiedy ten region zostałby zdobyty, mogłyby być przerzucone na zaporororze i mogłyby stanowić no, dosyć dużą siłę, żeby przeciwstawiać się tej. Temu uwalnianiu tych terenów. Dlatego moim zdaniem w tym rejonie ataki oczywiście będą cały czas, żeby wiązać te siły, ale nie będą one przeprowadzane z pełną siłą. Podobnie ma to miejsce, w mojej opinii, w rejonie Charkowa, w rejonie tego Frontu Północnego, gdzie te ataki ukraińskie są przeprowadzane cały czas, tak, żeby wiązać tam siły. Oczywiście, chodzi też o odzyskiwanie terenów, to jest po prostu wyzwalanie terenów. Okupowanych przez wroga i należy to robić. Ale głównym celem, moim zdaniem, będzie tam wiązanie sił przeciwnika i w rejonie północnym, i w rejonie hersońskim, tak żeby te siły były związane. A umożliwi to, oczywiście, ograniczenie tej obrony na kierunku zaporowskim, w miejscu, gdzie może być przeprowadzony atak i zostanie przecięty ten korytarz od Krymu do tej. Można powiedzieć, kontynentalnej Rosji, tak to ujmijmy, i byłoby to coś genialnego. Oczywiście, wiązanie sił w jednym i drugim miejscu oznacza, że siła rosyjska, strona rosyjska, nie może w ten rejon południowy, tak to powiedzmy, zaporowski przerzucić wsparcia. Jeśli to zrobi, jeśli zacznie przerzucać siły z frontu północnego albo hersońskiego, oczywiście w tym miejscu będzie pustka i rejon ten zostanie wyzwolony. I pamiętajmy, że nawet gdyby poświęcili tą Hersończyznę czy ten rejon północny, żeby tylko obronić ten korytarz z Krymu do Rosji, to oczywiście to przerzucanie sił nie jest błyskawiczne. Zwłaszcza kiedy to przerzucanie sił jest wykonywane no, na przykład koleją i trwa bardzo, bardzo długo. Tutaj zniszczenie czy też ograniczone zniszczenie tego mostu krymskiego ma bardzo duże znaczenie, ponieważ umożliwia... Mocne ograniczenie logistyki Rosjan. To właśnie za pomocą kolei jest prowadzone to główne przerzucanie sił, przerzucanie całego wyposażenia, bez którego wojsko nie jest w stanie działać. Dzięki temu, dzięki temu siły, które są na zaporożu, siły, które są w Herszonszczyźnie, będą z biegiem czasu miały coraz większe problemy logistyczne. Nie mówiąc już o przerzucaniu tam rezerw. Dzięki temu, dzięki temu ograniczeniu dostępu doskonale zdajemy sobie sprawę, że tym celem, który w lipcu, w sierpniu przyświęcał użyciu, tak szerokiemu użyciu hi-marsów, było właśnie porażenie logistyki. I oczywiście widzimy sens, widzimy wyniki tego na początku w rejonie Harkowa, później w rejonie Hersońskim, jakie skutki niesie za sobą uderzanie w siły, które są. Pozbawione logistyki i siły, które oczywiście się wystawiają na atak. Tutaj to, że rozpoznanie Ukraińców jest bardzo dobre, wręcz często genialne, no to tutaj nie ma nikt żadnych wątpliwości. I doskonale wiemy, że o wiele ważniejszym celem oczywiście jest wyzwolenie i rozbicie, rozdzielenie tego korytarza z Krymu do Rosji niż odbicie rejonu północnego czy rejonu Herzogszczyzny. To odcięcie od Rosji, Krymu, Hersońskiego, po prostu pozwoli w łatwiejszy sposób zniszczyć te siły. Wyzwolić kolejne regiony na południu, coś bardzo, bardzo ważnego i coś co przyniesie naprawdę fajny skutek. Lepiej poczekać z innymi regionami i uderzyć w miejscu, gdzie jest to łatwiejsze. Oczywiście, prosto powiedzieć, prosto powiedzieć, kiedy wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym trąbią i nawet yy, Strona rosyjska doskonale zdaje sobie sprawę, że to może być główny cel sił ukraińskich, wyzwolenie tych terenów, zniszczenie tego korytarza. Tam od wielu miesięcy są prowadzone przygotowania na tego typu uderzenie, tylko nikt się nie spodziewał, że mogą być tak duże ograniczenia, jeśli chodzi o logistykę. Czy ta linia kolejowa na moście krymskim jest zniszczona, do te tego oczywiście nie wiemy, w jakim stanie jest ta Linia po tym kilkugodzinnym pożarze. Tutaj niech się wypowie jakiś specjalista, czy to są straty, które spowodują, że to musi być odbudowywane. Jeśli tak, no to logistyka jest mocno ograniczona. To oznacza, że ten przepływ uzbrojenia, zapasów i rezerw jest mocno ograniczony. Oczywiście można to robić drogą morską, drogą kołową, ale Rosjanie mają to do, do, to do siebie, że ten transport u nich głównie przeprowadzany jest koleją. Ten transport koleją jest tak mocno im potrzebny, że logistyka bez tej kolei po prostu wysiada i to bardzo szybko, bardzo mocno. A oddziały z ograniczoną logistyką oczywiście nie mogą stawiać skutecznego oporu przez dłuższy czas. Żołnierz musi jeść, musi mieć amo, musi mieć wyposażenie, żeby po prostu mógł się przeciwstawiać atakom. I tutaj właśnie do tego ataku, nie wiadomo czy to była tak. może jakiś maszynista zapruszył ogień w tej loko, nie lokomotywie, tylko koce i cysterny. Tutaj nie wolno tego przesądzać. Ogień jest bardzo niebezpieczny i oczywiście jeden niedopałek może zmienić losy na przykład mostu, czy też drogi kolejowej, czy też składu amunicji, lotniska, czego przykłady widzieliśmy wielokrotnie. Ale tutaj bardzo ważna sprawa, trzeba pamiętać, że... Odcięcie log od logistyki jest krokiem pierwszym. Nie wiemy, co zrobią Ukraińcy, nie wiemy, co zrobią Rosjanie. Oni mają więcej danych. Oczywiście poczekajmy też na to, co się będzie działo. Tutaj na pewno wielu analityków, geostrategów, geopolityków, specjalistów od spraw wojskowości na pewno się wypowie. Są to ludzie oczywiście mądrzejsi ode mnie, mający większą wiedzę. Często, yy, często. Czasem mądrze mówiące, no ale zobaczymy, co powiedzą. Ale ja, jako niespecjalista, mogę powiedzieć to, co mówią specjaliści, to, co mówią prawdziwi zawodowcy. Czy uszkodzenie mostu krymskiego coś spowoduje? To zależy. To zależy to jest naprawdę taki wytrych, to jest takie stwierdzenie, które często specjaliści używają. I doskonale sobie zdajemy sprawę, że to zależy, czy została ta droga całkowicie zniszczona, czy strona ukraińska ma wystarczające siły, żeby wyzwolić te tereny okupowane, czy Rosjanie się na to przygotowali, i czy nie będą chcieli sięgnąć po jakieś gorsze rzeczy. Pamiętajmy tylko, że użycie atomu w stronie ukraińskiej oczywiście dla nich to nic nie zmienia. Oni walczą o życie. Jeśli dojdzie do przegranej, no to dla większości z nich oznacza to koniec. Może nie tak szybki, ale jednak koniec. Niestety tak to będzie wyglądało. Ale może się nie rozgadujmy, jak na taki materiał, który miał być tylko takim krótkim shortem, i tak za dużo się rozgadałem, a przecież kanał nie jest o tym. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.